Dzień dobry. Najpierw chciałbym podziękować wszystkim kibicom z Rybnika, okolic, siatkówki plażowej za wspaniały doping i to, że mogli się emocjonować naszą grą. Chcieliśmy pokazać, że potrafimy grać w plażówkę i mam nadzieję, że naszą dobrą grą udało się troszkę popularyzować bardziej właśnie siatkówkę plażową, no i przede wszystkim dostarczyć wielu emocji. Zaczynałem pod okiem trenera na Rudzie, tam właśnie jeden z pierwszych ośrodków w Polsce powstał do siatkówki plażowej, ale na co dzień trenujemy w Łodzi albo przeważnie za granicami kraju, ponieważ mamy trenera ze Słowacji i ciężko by to było wszystko tutaj zgrać, więc tam jest łatwiej. No i dużo też spędzamy czasu gdzieś przez zimę w krajach, gdzie jest ciepło, na Wyspach Kanaryjskich albo w zeszłym roku gdzieś w Kalifornii, także na pewno takie wyjazdy są potrzebne, bo w hali nie da się po prostu przygotować pod względem takim otoczenia, bo w hali są warunki sterylne, a na co dzień w plażówce, jak wiemy, gramy na otwartym powietrzu, czyli deszcz, gdzieś tam wiatr, słońce, to wszystko troszkę przeszkadza. Na pewno całość jako wyjazd na igrzyska i uważamy za ogromny sukces, że w ogóle udało się pojechać, a wynik tam osiągnięty. Uważamy, że naprawdę jest to historyczny sukces i mam nadzieję, że mimo tego, że pozostał lekki niedosyt po tym meczu właśnie ćwierćfinałowym, gdzie mogliśmy wygrać, wracamy z podniesioną głową i cieszymy się, że właśnie tak dobrze wyszło. Troszeczkę nas na początku piach zaskoczył, bo był bardzo kopny i ciężko było grać na nim, ale po czasie właśnie przyzwyczailiśmy się. Wszyscy byli podekscytowani i naprawdę jest to wyjazd życia. Mamy nadzieję, że za 4 lata będziemy mieli szansę na poprawę wyniku. No, na pewno znajdę czas, jeżeli tylko po prostu będzie taka możliwość, postaram się pomóc w tej popularyzacji tego sportu, bo uważam, że siatkówka plażowa jest super sportem. Nie trzeba dużych nakładów właśnie finansowych. Mamy tutaj parę boisk w regionie. Na pewno można się porzucać po piasku, dużo frajdy, nic się nikomu nie stanie, także zachęcam.